Zobaczmy, co ten wspaniały NFZ mi oferuje. Bezpłatne leczenie próchnicy, ale plomby hemoutwardzalne dentysta na NFZ założy mi tylko od jedynki do trójki. A za te 1500 zł, które oddaję na tę chuj niezwaną ZUS-em, mógłbym sobie wykupić pakiet VIP bodajże chyba w LuxMedzie dla prawie 5 osób. Proszę. Tylu. Powiem coś z własnego doświadczenia. Powiem ci, że mam piątkę dzieci. Najmłodsze ma 11 lat. I całą tą piątkę dzieci urodziłam totalnie na NFZ. To znaczy i lekarze, i badania, i później pobyt w szpitalu, to wszystko zapewniła mi Państwowa Służba Zdrowia i było okej. Ale coś się popsuło i psuje się coraz bardziej, bo praktycznie wszystkie koleżanki moje, które są obecnie w ciąży, korzystają w mniejszym lub większym stopniu z prywatnie opłacanych usług medycznych. Czy to badania, czy wizyty lekarskie, czy później nawet zastanawianie się, czy nie warto w prywatnym szpitalu urodzić, więc coś jest nie halo. Natomiast odpowiedzią nie jest całkowita prywatyzacja i prywatne ubezpieczenia. Jak sobie popatrzysz na te wszystkie pakiety, w jakimkolwiek LuxMedzie, NLMedzie, whatever, to wszystko jest fajnie, dopóki nie jesteś poważnie chory. Bo wtedy wszyscy cię wypychają na państwówkę, gdzie jest syf i po prostu tragedia, więc z tym trzeba walczyć. Oczywiście na świecie są różne pomysły na to. Mamy Stany. W Stanach stwierdzono, że fajnie, fajnie, każdy sobie może zapłacić za swoje ubezpieczenie, będzie git. W Stanach mamy 5 ubezpieczycieli. I jak sobie porównasz, to ceny usług medycznych w Stanach są co najmniej 2 razy droższe niż w Europie, w jakimkolwiek państwie, a jakość wciąż jest taka se i nie wszystkich na to stać. I ludzie są naprawdę w ogromnych problemach, zadłużają się, tracą domy, bo wiesz, nie masz gwarancji, że nie zachorujesz poważnie. I wtedy się kończy, wiesz, taniec i przestaje być bezpiecznie. A nam w sumie chodzi o to, jak rozmawiamy o państwie, to chodzi nam o to, żeby to państwo dawało nam poczucie bezpieczeństwa. To jest ta zdobycz cywilizacyjna i o to powinniśmy walczyć i o to powinniśmy drzeć ryje, zabiegać, głosować. Kurczę, zapisz się do partii jakiejś. Nie wiem, zaangażuj się, daj swój głos, to jest ważne. To nieprawda, że oni gdzieś tam muszą wszystko za nas robić i mówić nam pod łóżkiem, ty tu, nie tu i ty, o nie, stać się biedoczek, weź zmień pracę, weź kredyt. No, nie zgadzajmy się na to, mamy do tego prawo.